Witam wszystkich bardzo serdecznie. Sunline Tarot, tarocistka Fortuna kłania się. Dzisiaj karty dnia na dzień 13 listopada. Także zaczynamy tarot karty Lenormand. Bardzo gorąco zapraszam do wysłuchania. Zaczynamy oczywiście od kart tarota. Bardzo gorąco pozdrawiam, moi drodzy. Zaczynamy za chwilkę. Proszę o cierpliwość. Tarot, proszę, daj rady, wskazówki na dzień 13 listopada. Zobaczmy. Tutaj, moi drodzy, rycerz kielichów. To jest powracająca, moi drodzy, osoba z przeszłości. Tutaj jest bardzo sympatycznie. Spotykamy kogoś, wybieramy się do kogoś, albo też ktoś nas odwiedza. Mogą być jakieś spotkania przypadkowe z ludźmi, z osobami z przeszłości. Tu ktoś oczywiście ma do nas słabość, można powiedzieć, lubi nas, ma do nas, żywi jakieś uczucia, ma sympatię, ma jakieś emocje ciekawe związane ze wspomnieniami. Oczywiście to może być nasz były partner, ale może nie. Przyjaciel, znajomy. Oczywiście ten rycerz kielichów to dużo zawsze nam opowiada i obiecuje. W te obiecanki też nie należy do końca wierzyć. Trzeba mieć swoją mądrość, swoją logikę, zachować ostrożność, bo tutaj te obietnice mogą być płonne, mogą się po prostu nie ziścić nigdy w przyszłości. Także tutaj nie róbmy sobie za dużych, moi drodzy, nadziei. Oczywiście, moi drodzy, jest dzień bardzo pozytywny, jest dzień na pewno emocjonalny, zabiegany, ale oczywiście możemy powracać też do miejsc, w których byliśmy, do sytuacji, nie tylko do osób. Też te miejsca mogą w nas wyzwalać bardzo dobre wspomnienia, dobre emocje. Kochani, tutaj się zaleca, aby pić dużą ilość wody, możliwe, że jakieś zioła. Może też powróćmy do natury. Właśnie zioła dobre są, moi drodzy, detoks. Od czasu do czasu warto sobie wykonać. No dobrze, zobaczmy jeszcze kartę Lenormand, co nam tutaj dopowie, co wyjaśni do tej energii. Tutaj są wiadomości. Ktoś powraca, moi drodzy, tutaj z wiadomościami, to są mężczyźni, albo jeden, albo dwóch, i to może być poprzez list, SMS, mail, wiadomość jakąś tekstową gdzieś na jakichś portalach społecznościowych. Też tu ktoś się może odezwać do nas w przyszłości. To mogą być i sprawy prywatne, i sprawy zawodowe, powiem szczerze. Bo to nie jest tylko, moi drodzy, ta wiadomość koniecznie prywatna. Tutaj mogą być też sprawy zawodowe, sprawy po prostu publiczne, tak? Niekoniecznie uczuciowe wiadomości. Dla niektórych tak, dla niektórych inaczej. Także, moi drodzy, jest Was bardzo dużo. Także to jest czytanie ogólne, ale na pewno to jest spotkanie, które wiadomości również, które są dla nas cenne. Dziękuję, kochani, za uwagę. Na dzisiaj to wszystko. Pozdrawiam. Do usłyszenia w kolejnych filmach.